Zostaliśmy nominowani w konkursie Parlamentu Studentów RP, ale w tym momencie potrzebujemy Twojej pomocy w głosowaniu. Dlatego wejdź na stronę, do której link znajdziesz poniżej w opisie i zagłosuj na Neptun TV w kategorii Media Studenckie. Wygrajmy tę nagrodę wspólnie. Dzięki. Hejo, witam Was kochani w programie Brzmi Dobrze w Nowym Roku Akademickim. Przy mikrofonie standardowo Weronika Urbańska. Mam nadzieję, że tak jak my jesteście pełni energii po festiwalowym słonecznym lecie. Ale wróćmy na chwilę do tych momentów i podsumujmy te 3 miesiące. W lipcu bawiliśmy się w Gdyni Kosakowie na Openerze. Wśród artystów znaleźli się Martin Garrix, Imagine Dragons czy Maneski. W sierpniu w Parku Śląskim w Chorzowie na Fest Festiwalu mogliśmy usłyszeć Que Bonafide, Nothing But Thieves, Jan Kleosie i Mister Polska. W międzyczasie odbyły się też koncerty Kwiatu Jabłoni oraz Sanach. Specjalnie dla Was wybraliśmy się tam z naszymi kamerami i nagraliśmy relacje, które możecie zobaczyć na naszym kanale Neptun TV. Jako że sezon festiwalowy 2022 roku już za nami, teraz jest najlepszy czas, żeby planować kolejne koncerty. Jeszcze przed kolejnymi wakacjami możemy wybrać się na koncerty takich gwiazd jak zespół The Vamps, Avril Lavigne, Maneskin i Pentatonix, którzy odwiedzą Polskę. Następnie od 28 czerwca do 2 lipca standardowo nasz trójmiejski opener. Organizatorzy ujawnili już pierwszych artystów, Arctic Monkeys, którzy niedawno wydali swój krążek. Zaraz po openerze na polskich scenach wystąpią Harry Styles i Pink na PGE Narodowym oraz Rammstein w Chorzowie. Sierpień to kolejne festiwale. Fest Festival, Kraków Live Festival oraz Off Festival. We wrześniu Louis Tomlinson oraz na dobre zakończenie sezonu On Air Festival. Tak właśnie prezentuje się rok 2023 na scenie muzycznej. Myślę, że dość ciekawie i różnorodnie. Można nawet powiedzieć, że na każde gusta. Ja Was teraz zostawiam z tą skarbnicą wiedzy i liczę, że właściwie ją wykorzystacie. Ktoś kiedyś powiedział, że życie wydaje się toczyć bez wysiłku, kiedy wypełnia je muzyka. Więc życzę Wam jej jak najwięcej. Do zobaczenia wkrótce. Witam kochani po nieco długiej przerwie wakacyjnej. Ciepłe miesiące błogiego odpoczynku mamy już za sobą, więc teraz powracamy do pracy w redakcji. Ja jestem Paulina i bardzo się cieszę, że znowu mogę sobie tutaj z Wami usiąść i opowiedzieć Wam o najciekawszych tematach z prasy. Z racji tego, że właśnie jest to pierwszy odcinek po dłuższym czasie przerwy, postanowiłam, że skupię się na właśnie wakacjach, okresie powakacyjnym, jeśli chodzi o działalność studenckiej gazety CDN. Nie pojawiało się wtedy co prawda dużo treści, ale te teksty, które zostały opublikowane, moim zdaniem są naprawdę świetne. Najbardziej prężnie w tamtym czasie rozwijał się dział sportowy, ale goniła go sekcja kultury. Tam na przykład Julia Halemba zrecenzowała trzeci już film reżysera Uciekaj i to my, czyli Nie, i jej zdaniem jest to najdziwniejszy horror tego sezonu. Napisała o nim: osoby, które idą do kina spodziewając się klasycznego kina grozy, niestety z pewnością wyjdą rozczarowane. Natomiast ludzie otwarci na przełamywanie konwencji i umiejący spojrzeć na film z dystansem, mogą dostrzec w nim wiele pozytywnych stron. Dyskutowaliśmy także na temat nowego spin-offu, jednego chyba z najbardziej kultowych seriali, myślę, że mogę powiedzieć, wszechczasów. Gra o Tron swego czasu zupełnie podbiła serca miłośników fantasy i można powiedzieć, że zrewolucjonizowała świat telewizji. Niestety, felerne zakończenie spowodowało, że wielu postawiło krzyżyk na uniwersum George'a R.R. Martina. Wydaje mi się jednak, że prequel, czyli Ród Smoka, może naprawić błędy z przeszłości. Sami się o tym przekonajcie, ale my jesteśmy pozytywnie nastawieni. Wakacje to przede wszystkim czas przygód, a te najpiękniejsze i jak się czasem okazuje najbardziej niebezpieczne, można przeżyć podróżując, szczególnie jeśli podróżuje się w pojedynkę. Taki właśnie tekst, reportaż
pełen emocji stworzyła Paulina Mocka. W tekście Samodzielne podróżowanie oczami kobiety przedstawia, jakie trudy czekają, ale jakie pozytywne strony mogą na nas czekać. Uważam, że walory artystyczno-poznawcze tego tekstu są naprawdę fenomenalne. Jak już mówimy o rzeczach artystycznych, to grzech byłoby nie wspomnieć o wywiadzie Marka Arasimowicza z Janem Orszulakiem. Nasz redaktor miał okazję zamienić z nim słowo po jego pierwszym publicznym pokazie filmu, którego to CDN jest patronem medialnym. Panowie porozmawiali właśnie o tej produkcji i o twórczej przyszłości Jana Orszulaka. Jeśli chodzi o sprawy najbardziej aktualne, to musimy powiedzieć o tym, że razem z dyskusyjnym klubem Miłość Blondynki i Akademickim Centrum Kultury Alternator otworzyliśmy sezon filmowy 2022-2023. Goście mogli wtedy na ekranie zobaczyć film Metropolis, niemiecką produkcję z 1927 roku w reżyserii Fritza Langa. Projekcji towarzyszyła muzyka na żywo. Mamy także dla Was wiadomość od naszych przyjaciół z koła naukowego InSPIR, który to będzie po raz pierwszy organizował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeśli jesteście zainteresowani, koniecznie zgłaszajcie się do prezesów koła, czyli Nikoli Bożyk albo Zuzanny Dźwilewskiej, lub piszcie do koła za pośrednictwem ich mediów społecznościowych. Ale musicie się śpieszyć, zapisy trwają tylko do 10 listopada. Myślę, że temat przeszłości wakacyjnej działalności mamy już za sobą, możemy go przewiązać piękną czerwoną kokardą i przejść do spraw bardziej aktualnych. W rozszerzeniu porozmawiamy sobie właśnie o październiku i o tym, co działo się wtedy w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Bądźcie z nami, do zobaczenia. Cześć, ja jestem Michał Marks, jestem reżyserem filmu Luna. Spotykamy się dzisiaj z okazji premiery na VOD mojego filmu. Jest ze mną Jowita Sobieraj, tytułowa Luna. Dzień dobry. Słuchaj, z tej okazji chciałem Cię zapytać, jak zareagowałaś, gdy Cię zaprosiłem do filmu? Na pewno to był wielki szok, kompletnie się nie spodziewałam. Też pamiętam, że to był taki zwyczajny dzień, poszłam do szkoły i no ta wiadomość była dla mnie takim wielkim zdziwieniem. Też na pewno z jednej strony taka ekscytacja, bo to była kompletnie nowa sytuacja, w której musiałam się jakoś odnaleźć, bo no to było gdzieś spełnienie moich marzeń takiego dziecka jeszcze faktycznie i na pewno jakaś taka szansa, żeby spróbować swoich sił w czymś nowym, w czymś innym, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam z tej propozycji skorzystać. Ja pamiętam, że długo myślałem, kto byłby odpowiedni do roli Luny, bo to jest osoba, która jest nastolatką, dzieckiem tak naprawdę, ale nie chciałem brać dziecka prawdziwego, tylko kogoś, kto bardzo młodo wygląda. I pamiętam, że oświeciło mnie, jak sobie pomyślałem, że przecież ty masz pasję do aktorstwa, że chciałabyś się w tym sprawdzić. No i stwierdziłem, że trzeba spróbować coś razem zrobić i że to będzie odpowiednie. No ale okej, marzenia, rzeczywistość, jak było na planie? Warunki były bardzo ciężkie. Ja też do samego końca nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, bo to była kompletnie nowa sytuacja i ja jakby nigdy nie miałam okazji zobaczyć, jak na żywo wyglądają te wszystkie kamery, jak to wygląda poza tym, co widzimy w telewizji i wiadomo, że to jest kompletnie coś innego. Więc na planie było ciężko, był bardzo duży stres. Też warunki, które tam panowały, no nie były sprzyjające i one powodowały, że człowiek się jeszcze tak bardziej napinał. Ale myślę, że ludzie i atmosfera, która tam panowała, to sprawiło, że człowiek wychodził z uśmiechem, że po każdym ujęciu można było wyjść z takim, a dobra, teraz odpocznę w miłym towarzystwie i ten stres po prostu nagle ze mnie zejdzie, ja odpocznę i będę mogła dalej działać. I
to gdzieś tak nam pozwoliło przetrwać ten dzień na pewno i każdy wyniósł z tego dnia oprócz tego stresu, zmęczenia, to też na pewno wiele uśmiechu i takiej satysfakcji z samego siebie. Tak, ja pamiętam, że warunki były bardzo trudne na planie, padał śnieg, zimno, ale ja akurat tego nie czułem, było też się gdzie ogrzać, więc o to zadbaliśmy, ale też pamiętam, że jeszcze przed planem się przejmowałem, że to może być dużo stresu dla ciebie i Paulina miała ci robić medytację, ale pamiętam, że tak szybko nam się czas kurczył, że ja wpadłem, mówię, koniec medytacji, robimy film. Akcja! Nie było kompletnie na to czasu. Aczkolwiek ja mówię, ta atmosfera poza tymi ujęciami była na tyle relaksująca z jednej strony, że gdzieś człowiek tego nie potrzebował, bo tak naprawdę w trakcie tych ujęć gdzieś tam człowiek faktycznie miał ten moment, że z wątpliwości, że kurde, a co jak nie wyjdzie, a co jeśli gdzieś tam zepsuje to, co ktoś przygotował dla mnie. Ale prawda jest taka, że potem jak się schodziło z tego wszystkiego, to była ta satysfakcja. W tym celu, który jest na planie, jest satysfakcja i w realizacji tego celu. Tak, dokładnie. I bardzo się cieszę, że mogliśmy to razem robić. Też po prostu dawałaś przestrzeń aktorom do działania, zachowując swoją po prostu powagę w każdej sytuacji i dawałaś im możliwość reagować z tobą, więc jakby byłaś kluczem, żeby to się wszystko sprawdziło, za co ci dziękuję. Bardzo dziękuję. No ja też zdawałam sobie z tego sprawę, że to jest jakby pierwsza sytuacja taka, że jestem na planie i jestem uznawana za aktorkę. Tam też nikt mi nie dał do zrozumienia, że jestem kimś nowym. Tam faktycznie czułam się jakbym już była w tej branży, to byłam w totalnym szoku, bo się nie spodziewałam, że ktoś będzie mnie tak poważnie traktował tam, a faktycznie no się nie spotkałam, że byłam jakimś odrębnością i cieszę się bardzo z tego, jestem bardzo za to wdzięczna, bo w ten sposób gdzieś tam mogłam sama też podziałać, sama też dawać swoją inicjatywę, ale nie lubiłam wchodzić w czyjąś pracę, bo pracowałam z profesjonalistami. Super. Właśnie to jest najcenniejsze na planie, że możemy sobie ufać i zrobić coś razem. Ja z tej okazji tego naszego spotkania chciałbym jeszcze zaprosić na kolejny materiał, bo z Jowita grała Lunę, ale jeszcze są nasi wspaniali aktorzy Krzysztof Matuszewski wcielający się w ojca i Justyna Bartoszewicz wcielająca się w matkę. I ze mną też będzie rozmowa, poprowadzi ją Piotr Kurpiewski. Premiera materiału będzie w niedzielę, no ale nasza tytułowa Luna też ma jedno zaproszenie. Tak, i ja również zapraszam na mojekino.pl, gdzie można zobaczyć oczywiście cały materiał. No i ze mną przeżyć od nowa te emocje, które towarzyszyły i no na filmie.